Pani profesor, rozmawiamy na kongresie Akademii po dyplomie Pediatria. Bardzo istotne dla lekarzy, dla rodziców, pacjenta jest kwestia szczepień. Wiele osób od tych szczepień się uchyla, stosując różne argumenty. Co pani by poradziła lekarzowi, jak przekonać rodziców do szczepień swojego dziecka? No bo przecież to dziecko można, mówiąc wprost, stracić, jeśli nie będziemy je szczepić. Szczepienia są elementem prawidłowego zdrowia, rozwoju dziecka. Wiemy, że tam, gdzie wyszczepialność jest niska w krajach, to nadal te choroby istnieją. A szczególnie pacjenci, którzy są chorzy na różne rodzaje choroby przewlekłe, tak jak na przykład cukrzyca typu pierwszego, są to grupa pacjentów narażona na zakażenia, bo wiemy, że podwyższone poziomy glikemii sprzyjają zakażeniom, infekcjom. Dlatego też wszystkie dzieci chore na cukrzycę typu pierwszego powinny być wyszczepione corocznie przeciw grypie. Na pewno wszystkie dzieci chore na cukrzycę do 5 roku życia powinny również otrzymać szczepienia przeciw pneumokokom. Wszystkie Ale jak dzieci, ich przekonać? Jak ich przekonać? Jak każdy przekonać rodzic, rodziców? Każdy rodzic rozsądny, tak jak nie trzeba przekonywać do tego, aby edukować dzieci, aby dzieci utrzymywały higienę, tak szczepienie jest elementem prawidłowego rozwoju opieki i dla mnie jest to zupełnie niezasadne, jeśli rodzic uchyla się przeciwko zaszczepieniom swojego dziecka. Ale jeżeli by pani miała przed sobą w tej chwili rodzica, który nie chce szczepić, jakie takie przesłanie by do pani do niego skierowała po prostu i powiedziała, dlaczego powinieneś szczepić własne dziecko? Ja bym powiedziała bardzo prosto. Dziecko nieszczepione jest z grupy ryzyka, że może zachorować na śmiertelną chorobę. I to wszystko. Tak. Bardzo dziękujemy w takim razie.